Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Siege Survival, gdzie bierzemy się jak zwykle na początku za robotę. Zresztą całe 30-40 minut będzie przepełnione pracą, bo mamy co tu robić. Fajnie jakby udało się jeszcze do bastionu przed walką dostarczyć tę część balisty. Jeżeli dobrze rozumiem opis, to ona nie może nam zniknąć, tak? Czyli w całej grze są takie trzy części, chyba że możemy rozbudować nasze fortyfikacje i umieścić później więcej balist na nich. No zobaczymy, ale niech się dorobią tego przed walką. Tutaj też panowie najedzą, napiją. Panie również zapraszamy do kuchni. Kolega do łopaty, nie wiem, czy już teraz go tam wysyłać. Dziś są ambitne plany, może wytworzyć ten warsztat, gdzie możemy naprawić te potężne miecze, czy inne fajne, potężne rzeczy. I cóż możemy zrobić? Suszarnia nam niepotrzebna. O, fajnie by było mieć grządkę. I tu, czyli cztery sztuki narzędzi aż. Tylko problem polega na tym, że narzędzia wymagają włókien, których nadal nie mamy. Jeżeli dobrze zapamiętałem, tak, jak działają narzędzia. Ale to możemy robić deski, flinty. Dzisiaj wyjątkowo nie on będzie nam tutaj śmigał po nocy, bo chyba skorzystamy z tej opcji handlarki, tak? To, co tam widzieliśmy. Tak, żeby porobić też małe porządki i zobaczyć, co i jak działa. Kolega smutny. No to już wysyłamy go do łopaty, żeby nieco mu humor poprawić. Tam na pewno to wszystko się zmieci. Flint, podnieś to. Nasze zwierzątka nie dostarczyły żadnych dobrych rzeczy? A to ciekawe, a to ciekawe. Woda nie, czystej wody się nie opłaca, warzywa też chyba nieopłacalne, patrząc na to, ile ich przynieśliśmy, ale nie wiadomo, czy nie będzie trzeba jakiś wysuszyć, bo trochę się tego zebrało, nie mamy żadnego mięsa, żeby przerobić na posiłki. O proszę, o proszę. Ale może coś tam szczury zdziałają w tym temacie. Możemy przygotować tu jakiś posiłek? Średnio. Średnio, tylko coś z jajami, ale to też nie robota. Ale wszyscy są najedzeni, choć trzeba pamiętać, aby kolejnej nocy jakoś wyczarować trochę tego... O, tu jest coś, flint. Chyba włókna. Musimy wyczarować trochę... O, będąc przy włóknach, poczekajmy jeszcze na nie, dosłownie, sekundę. Trochę mięcha, coś jeszcze chciałem czarować w nocy, ale cóż. Będziemy dumać wtedy. A ty, kolego, wykop jakieś skarby, no cegłę chociaż raz. No. Mam nadzieję, że ma właśnie taki bonus skarby plus, tak? Coś takiego bym u niego widział. Teraz tak, pokaż, czy jesteś w stanie zrobić paszę. Zastanawiam się, dlaczego oni uważają, że zioła są bardziej opłacalne niż włókna w momencie, gdy z jednego zioła wypadają dwa włókna. Znaczy, jest wiele zastosowań dla tych włókien. Ale i tak chyba wolę stracić dwa włókna niż dwie sztuki ziół. Albo coś źle policzyłem. Dobra, robimy jedzonko. Tak, tak. I zaczęło się oblężenie. No nie, jedna sztuka ziół na dwa włókna. Teraz zastanawiam się nad tymi warzywami, ale może dobrze by było je ususzyć. Nie wiem tylko, czy będziemy mieli w takim razie jutro co jeść. Ale boję się, że takie wyrwane warzywa długo nam nie pociągną. Jaja powinny być wtedy na jutro. Więc wyjątkowo ususzymy sobie warzywa, a my spróbujemy nasze posiłki oprzeć o jaja. Jakkolwiek by to nie brzmiało. No do... Wow, płonące strzały. Ale żeby kurczaków nam nie za... Ty, rzucaj łopatę, idź gasić. Będziesz czuł, że zrobiłeś coś dobrego. Mam nadzieję, że nie padają strzały dwa razy w te same miejsce i na przykład jak nam to tutaj płonie... Kolega teraz ugasi, to go nie dobiją za moment strzałami. No naprawy zostawimy sobie na koniec, szczególnie, że akurat to do zbierania wody to nam aż tak nie zależy, żeby to leciało nie wiadomo jak prędko. Jedyny minus, że przez to wszystko zapatrzyłem się trochę. Zgniłe jedzenie wykopałeś? No to nawet niezła opcja. Nawet niezła opcja, lepsze niż jedna sztuka drewna. Cztery sztuki narzędzi potrzebujemy, tak? Jeżeli dobrze kojarzę nasze ambitne plany. Więc bierzemy to, a ty z powrotem do łopaty. Taki będzie twój dzień na zamku, przynajmniej bezpiecznie. O nie! Bertram! Bertram, pożar, pożar! To moment, Bertram skończy robotę i leci pożar, pożar. Nie no, jakby suszarka nam padła, to by było trochę słabo. Nasza koleżanka może w takim razie wytworzyć jeszcze... Mamy dużo, ale włókna... Włókna... Naprawić ubrania. Pochodnie jedno mieliśmy zabrać. To może poczekajmy na tę pochodnię.
to idź tutaj, te drewienko. Bertram, trzymaj się, żeby ci krzywdy nie zrobili, łobuzie. Bertram, nie stój tak. Nie możesz być ranny. Okej, żyje, żyje. A to znowu pali, czyli potrafi dwa razy w to samo miejsce spaść. Łogiń. Mam nadzieję, że zwierzaczkom nic nie zrobią. Nie no, Bertram, a no bo przyspieszyliśmy trochę naprawę. Ale podoba mi się ta przewaga. 40, 35 do 25. Tyle, co z nich tutaj zostało. Jeszcze jakby móc posiłki jakieś zrobić. Będziemy zaraz naprawiać też i te rzeczy. Nie wiem, czy warto się wychylać, bo podszedłbym do magazynu już zakolejkować, a spróbujemy, Bertram, nie? Chyba nie będzie aż tak źle tutaj. Może już nie będą strzelać, bo w sumie powinno być po walce. I byśmy zabrali się o świetnie. Tam jeszcze narzędzi nie skończył robić. To wracaj tu. Albo nie, stój tutaj, tu nigdy się nie paliło. A ty skończ wytwarzać te narzędzia, bo Bertram ryzykuje zdrowiem i życiem, stając tutaj. Ogródek? Nie, ogródek poczeka, ale wybudujemy zbrojownię. Pozwala nam wyposażyć obrońców bastionów w broni i pancerze. Okej, brzmi dobrze. Zajmuje trochę miejsca. Średnio chcę tam czasem się zaświecić, tak? Ale wolałbym jakoś, żeby stało w takim miejscu, gdzie... O, możemy to ładnie wykorzystać. Mieć oko też na to, żeby nie zapomnieć o takim budynku. Może damy to... Gdybym wiedział, z której strony on będzie stał przy tym, ten nasz kolega. No, Bertramik, czemu to takie wszystko na czerwono? Ja bym chciał... Chciałbym wszystko w centrum trzymać, ale jednocześnie, żeby to się nie nakładało tak brzydko na siebie. No na przyszłość będziemy już wiedzieli, jak oni stają przy tym wszystkim. Okej, jest nieźle. Dobra. Nic się nie pali, nic się nie pali. To wymaga naprawy, ale wszystko żyje. Działa. No ta suszarnia fajnie. Może szybciej się wysuszy dzięki temu. Wrogowie nie zdołali zdobyć naszych pozycji, więc spróbują przebić się przez mury. O, no ale średnie to chyba ich tutaj szanse na to. Na to liczę przynajmniej. Więc jak będziemy mieli dwa ogródki warzywne, gdzie mamy zioła, będziemy mieli dużo warzyw suszonych, jajek i tak dalej, no to kurczę, chyba nic wielkiego nam nie grozi. Kurczę, dużo zginęło, tak liczę, że będzie trochę inaczej to wyglądało, ale okej. Zróbmy więcej desek, widać, one zawsze są w cenie. I co mamy? Pokaż zbrojownię. Możemy wytwarzać łuki, nareszcie. Uuu, i tutaj też włókna są potrzebne i deski. Możemy wytwarzać topory. Kurczę, drogie. No jest taki jeszcze pomysł, teraz jak sobie przypominam live'a naszego na Facebooku, jeszcze zanim zaczęliśmy serię, to można zaatakować przeciwnika na rynku i na przykład jemu zabrać topór. I widzę, że to jest opłacalna kwestia, bo zabieramy mu topór, on jest uszkodzony, no ale to wtedy topór deska już jest naprawiony, a tutaj aż dwie sztaby idą na to. Zastanawia mnie, o ile lepsze są miecze w walce. No i tutaj ta tkanina, gdzie zastanawiałem się, po co tkanina, tak? Ale w pierwszej kolejności i tak bym zainwestował w łuki. One dawały dość duży bonus, chociaż na ten strzał jednorazowy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Na ten moment mamy strukturę ustawioną. Cegły i sztabki żelaza. No i mniej więcej mamy też podgląd na to. Wciąż stawiam opór, stojąc po kolei we krwi wrogów, którzy próbują przedrzeć się przez mury. Okej, ale chyba już po ostrzałach, więc tyle dobrze. Jak tam, kurczaki, nie zestresowały się tym, co tu się wydarzyło? Dobra, to mamy. Bertram, to leć tutaj naprawić. O, tkanina. Ej, księżulek, ale to masz... Bracie, to ty masz tam nawet całkiem dobrą rękę do tych łowów. Podoba mi się to. Zastanawia mnie tylko... Jeszcze tak, Bertram... No co tu się, dzień kończy? Oni jeszcze walczą? Bitwa zakończona, no nareszcie. No właśnie, bo tu jeszcze mamy uprawę. Wydaje mi się, że kolejny ogródek będzie też całkiem spoko opcją. Może tak, żeby... Nie chciałbym, żeby zabarykadował nam drogę, ale jednocześnie jak będzie trzeba go ugasić, to żeby w miarę było blisko do niego, tak. To sobie zrobimy gdzieś te ziółka. Dobra, siły wroga w popłochu, uciekając z pola bitwy. To cieszę. Renia, leć się wyspać. Nie wiem, czy zdążysz jeszcze ogarnąć ten temat przed nocą, ale przydałoby się. Flint, ale ty będziesz miał dzisiaj dziwny dzień.
żadnych wymagań, żadnych potrzeb wobec ciebie. I teraz zastanawiam się, czy bardziej by były nam potrzebne cegły, czy żelazo. Gdzieś tam ta jedna sztuka żelaza się przebijała. Czy może drobiazgi na jeszcze jeden ogródek, bo w sumie to moglibyśmy zaszaleć. Pewne zwycięstwo, uszkodzenie murów 5, czyli może jednak cegły. Siły wroga rozbiłeś opozycję obrońców, a pola przed murami ociekają krwią najeźdźców. Zwycięstwo jest nasze. Moral jest stabilne, no trochę nam poniszczyli tych narzędzi, ale ogólnie jest spoko. Siły wroga uciekają. Cały, to chyba wszystkie bitwy są w ogóle rozpisane. Nie, nie było tak źle, ale no mury dość mocno ucierpiały. Zobaczmy, jak jeszcze bastion tutaj się prezentuje. Mają jedzenie, nie ma żadnych rannych, to cieszy. Fajnie by było mieć ubrania dla nich, tak żeby każdego chociaż ten lekki pancerz tam przyodziać. No właśnie, bo trochę się marnują nasze siły, jakby tak spojrzeć na to. Jednak... 4 topory, 2 łuki, a mamy 13 osób. To co, szósteczka się nudzi. Przygląda się okolicy. Możemy te cegły wrzucić do wytworzenia. Wydaje mi się, że tam, gdzie drobiazgi nam były potrzebne, to już to zrobiliśmy. Stal może przyniesiemy z nocy. Dobra, wyślij. Odbierz, znaczy się może tak. Anulowane, ale to zakładam, że już mamy w domu, tak? O, właśnie. A bo naprawić topór to jest dużo taniej niż wytworzyć nowy. O, ty taki całkiem jeszcze wypoczęty jesteś, kolego. Żelazo. Niepotrzebne, a tutaj jeszcze ta tkanina. I garnek, to jeszcze może 2 garnki jednak. 3 garnki. Na pewno tu nam się przyda, na pewno było coś jeszcze. Ale 3. Najgorzej. Bo rozumiem, że pojedyncze, albo dobra, to testowo zobaczymy, czy w pojedynczym wytwarza się szybciej, tak? Czy to ten czas przetopienia i tak zawsze jest taki sam. Nadchodzi noc. O, ale na szczęście nasza koleżanka wypoczęła. Nie nakarmiliśmy zwierząt! Kurczę! Świnki, dajcie radę, dociągnijcie jeszcze do jutra, są bardzo głodne. Bardzo, bardzo głodne. Dajmy im w nagrodę 2 pasze. No i nie dociągnęliśmy. Pewnie będą już jutro na skraju, ale bądźmy dobrej myśli, że się uda. Zmęczenie plus. Gdzie ty do łóżka? Szpieguj wroga, śpij w łóżku, szabruj w mieście Renia. Wyjątkowo odwrócimy trochę sytuację. 9 slotów, 6 slotów. No średnio, ale jeżeli możemy wykorzystać skarby. Pochodni nie zrobiłem. Dobra, ale to będzie na następny raz. Weźmiemy skarby. Tam też prosili nas o bandaże. Może leki ziołowe, bo... Okej. Sztukę sobie zostawimy, ale reszta nam niepotrzebna. Nie wiem jeszcze, co warto zabrać nam dokładnie ze sobą, ale lecimy. Gdzieś mieliśmy złoto pozostawione na wejściu. A, tu są te inne skarby. Ten klucz mieliśmy przetestować, czy nie zadziała u góry. No i tkanina, teraz nabiera sensu zdecydowanie. Bierz tutaj wszystko. No i teraz te całe złoto, które gdzieś zostało czasem na rynku, nie wiem czy tu na północy, chociaż chyba zebraliśmy wszystko pierwszej nocy. Jeszcze przejdę tak, rzucę kątem oka, bo niestety kupek nam nie zaznaczają, ale chyba tutaj obraliśmy wszystko. Gdzieś to był ten klucz, może tu. A jak nie tu, to gdzie jeszcze bramy? Przed sobą masz bramę miejską. Tak! Otwórz! Wymaga klucza! Niestety znaleziony przez ciebie klucz nie pasuje. Jakiż zamek... Ach! A było tak dobrze! No nic, to klucz porzucimy tu gdzieś na drodze. Nam się nie przyda w tym momencie. Najwyżej... Albo dobra, dzisiaj chyba nie będziemy... A, zobaczymy. Wyrzuć. Pytanie, czy to jest ta sama brama, teraz nie zwróciłem uwagi, czy to jest ta sama brama? Tak, to jest chyba ta portowa brama, którą gdzieś tam widzieliśmy wcześniej. Rzemieślnicza, tą, którą chcieliśmy przejść, gdzie mieliśmy też informację o kluczyku. No cóż, może gdzieś... Co to było jeszcze za wydarzenia? Gdzieś mieliśmy jakiś klucz do tych mnichów tam na południu, można by było to sprawdzić.
Ale tu chciałbym coś ugrać jeszcze u handlarza przede wszystkim. Czy u handlarki? Pani medyk. Weźmy wszystko. O! Wow! Ale to wygląda źle, taka liczba slotów. No dobra, to zostawmy póki co jej to pod nosem i jak wyjdziemy, to pomyślimy. Zobaczmy, jakie są ceny. Pohandlujmy. Za sztukę kosztowności, czy dasz nam cegłę? Mogę się na to zgodzić. O! Nie wiem, stać ci na więcej. A jak pancerz? Ciężki pancerz zniszczony, ale... No, wydaje mi się, że jeden możemy sobie zakupić. A jak kwestia leków? O, zaczyna się this war. Tylko, że to, albo bandaż. Bandaż jest sporo warty. Stać cię na więcej. To okazuje się, że bandaż jest mniej więcej w cenie kosztowności. To nie wiem, czy jest dobra opcja. No, w pierwszej kolejności chyba dobrze by było te leki. To nie wystarczy. O, te leki zioły to już w ogóle bieda. Ale w pierwszej kolejności wydaje mi się, że warto by było te wytracić leki, bo nie dość, że oni ich potrzebują, no to... Może później znajdzie się jakiś ciekawszy handlarz. Okej, spróbuję jakiś fajny deal tutaj przygotować nam. No i to jest ten max, jaki możemy wyciągnąć z tego miejsca. No jest ten zniszczony ciężki pancerz i jeszcze. Jakby on był naprawiony, to bym pewnie go zabrał z nami, żeby już teraz wzmocnić strażników, ale na ten moment chyba nam się to specjalnie nie opłaca, bo i tak go sobie nie ulepszymy, nie naprawimy. Więc bierzemy sztabki żelaza, bierzemy cegły do odbudowy, no i przede wszystkim materiały, które są potrzebne chociażby do stworzenia ogródka, czy przetopienia czegokolwiek. Dobij targu! No dobra, dorzućmy jeszcze resztę w marzeniach. I zobaczmy, co my... Oj, moment, ktoś tam jakby chodził. O, schowaj się. Mamy naszą łopatą jeszcze dokończyć robotę dzisiaj, chociaż tyle, otworzyć przejście dla kolejnych dzielnych wojaków. No dobra, ale nauczyliśmy się mniej więcej... Nie nauczyliśmy jeszcze. Gorzej, jak on tak dochodzi i odbija, ale mam nadzieję, że nie. Nauczyliśmy się mniej więcej, jak to wszystko spaceruje, w jaki sposób działa. Wydaje się, że mamy tylko jednego strażnika. Wymień to i co najlepsze, że chwilowo nie mamy go na karku. Jeżeli on ma całe miasto do obejścia, my możemy sobie tutaj teraz spokojnie podlecieć. O kurczę, to jest wszystko na nowo do zniszczenia. Nie wiem, czy... Okej, przejście otwarte. Możemy zajrzeć tam? Nie ma co. Wracamy. Zobaczmy. Nie widzę chyba pochodni, ale zobaczmy, co tutaj leży. Dobra, jest pochodnia. Nie zdążymy się tu ukryć, ale możemy go obejść teraz z tej strony. No dalej. Dalej, to teraz możemy z nim w ciuciu babuskę się zabawić. Zebrać ewentualne... No właśnie, myślałem nad tym mięskiem jeszcze. Ale chyba nie tym razem. No tu widać, jeszcze do handlarki mielibyśmy co zanieść, bo są leki, są kolejne kosztowności. Jakby chcieć coś ugrać. Jeszcze jedno mięcho na przykład. To pewnie dałoby radę. Możemy przemyśleć to. Tu jeszcze mamy jakieś wejście. Gorzej jak kolejna osoba, którą moglibyśmy zabrać ze sobą dalej. Ile tego mięsa suszonego? I co gorsza, musielibyśmy je powoli zbierać. Kurczę, mogłem u niej kupić w takim razie suszone mięso. Nie spodziewałem się takiej sytuacji, chociaż ona też wspominała coś, że też potrzebują jedzenia, więc może warto by było im to podrzucić. I brudna woda na przyszłość. Zobaczmy, co my tu mamy. Oby tylko nic się nie stało, bo noc jest całkiem satysfakcjonująca. Szyld przed budynkiem informuje cię, że jest to była apteka pod Łabędziem. Jedna z najlepszych w mieście. Tak droga, że samo wejście do środka było niewiarygodne. Aptekarz, wiekowy starzec znany jako Memling, ponoć potrafił wyleczyć wszystko poza śmiercią. Jego lekarstwa bez wątpienia przydałyby się w zamku. Oj, ile przetrwały Smirów. Wejdź. Wnętrze zostało zdewastowane, sądząc, aby z nadpalonych trupów i Smirów przy drzwiach wróg niezupełnie zaskoczył starego Memlinga. Aptekarz obronił się jakąś sobie znaną miksturą wybuchową. Mieszanka miała taką siłę, że obróciła w pył całe szkło okna, zlewki, butelki, wszystko. Ogień strawił wszystko, co łatwo palne. Jednak sam Memling zapłacił najwyższą cenę. Przechodząc nad ciałem Memlinga rzuconą o ścianę i nienaturalnie wygiętym, zastanawiasz się, gdzie aptekarz mógł trzymać zapasy. Może na piętrze? Tam jednak wszystko zostało splądrowane przez Ismirów lub szabrowników. Nie uchowało się nic wartościowego. Znajdujesz też piwnicę. Kolejne rozczarowanie. Na drodze stają ci solidne zamknięte drzwi. Ani śladu klucza.
Wróć później. Chociaż nie, nasza koleżanka ma walkę plus. To spróbuj wyważyć drzwi, tylko sobie krzywdy nie zrób. O, drzwi wymagają ogromnego wysiłku i całej twojej siły, ale jednak jesteś już na skraju wyczerpania, gdy drzwi w końcu puszczają, wchodzisz do środka. Twoim oczom okazuje się skarb Memlinga. Tu znajdujesz zupełnie nienaruszone zapasy apteczne. Większość pojemników nawet nie rozpoznajesz, ale i tak udaje ci się znaleźć mnóstwo leków i bandaże. Mam nadzieję, że to gdzieś sobie tu będzie leżało, jak to zostawimy. Bo nic nie możemy podnieść. Tak, ale mamy na przyszłość. Trochę nas to po prostu zmęczyło, ale mamy na przyszłość. Nawet by chcieć iść na handel, tak się zastanawiam. No fajnie by było. Dobra, wracamy. No pewnie fajnie by było jeszcze tam coś pokombinować, ale nie z tym plecakiem. Ale udało nam się otworzyć drzwi. Być może ta siła plus też tutaj miała znaczenie. Bez drewna wracamy, ale tak z posiłkami przeróżnymi. Czy tamtą łapkę my widzieliśmy? A tak, to jest chyba ta od naszej tutaj koleżanki. O! Handlarki! Ale niebezpiecznie tu się zrobiło. Ale spokojnie, spokojnie, nie biegaj tak szybko. Teraz będziemy bezpieczni na rynku. No, mieliśmy świadomość, że wielkich łupów czy wielkiej imprezy tutaj nie będzie, bo jakby nie patrzeć, coś możemy podnieść? Nie. Nie mamy wielkiego plecaka, ale liczę, że w tym handlu rzeczywiście udało nam się ugrać coś fajnego. Podarty pancerz, uszkodzony miecz, ale też w ulepszonym warsztacie. Podarty pancerz, może gdzieś znajdziemy jeszcze jakiś. To, co mamy w kieszeni, wydaje się być całkiem satysfakcjonujące. Wiadomo, że chciałby się więcej wody, gdzieś tam jedną sztukę materiałów, no ale okej. Marysia, witacie. Nawet nie próbując ukryć potwornego zmęczenia, opowiadasz jej o swojej wyprawie do posterunku straży. Z każdym kolejnym zdaniem kobieta staje się coraz bardziej zgubiona. Gdy kończysz, Marysia jest w pełni przytłoczona. Otuchy nie dodaje nawet fakt, że pośród zmarłych nie było Galwika. W końcu jednak zbiera się do kupy. Marysia przechodzi bez ogródek do nurtującej jej kwestii. Przekazuje, że nie wszyscy żołnierze są odpowiednio uzbrojeni. Bez przerwy brakuje strzału. Musicie dostarczyć nam uzbrojenie, szczególnie strzał, oznajmia, nim przekręci smirze wedrą się przez wyłom. Chęśliwe uwagi Marysi nie pozostawiają wątpliwości co do twoich obecnych priorytetów. Żegna się szorstko, wciąż nie mogąc się pożegnać z ostatnimi wydarzeniami. Widać wyraźnie, jak ważny był dla niej Galwik. W zwykłych okolicznościach jej sytuacja wzbudziłaby pewnie twoje współczucie, lecz w obecnej sytuacji nie ma czasu, by poddawać się uczuciom. Czeka ci jeszcze masa pracy. Otóż to, noc była spokojna, lecz wróg może uderzyć każdego dnia. Właśnie, jak nasze przeszpiegi. Twoje zwierzęta głodują. A, głodują. Myślałem, że już przerobili świnie. Że to takie świnie były, że przerobili na jedzenie. Nie no, świnie się dzisiaj tutaj... Gdzie jesteś? A ty tam sobie śpisz. Świnie dzisiaj się najedzą, będą miały ucztę, ty się napij. Dobrze, że jednak jest jeszcze ten status, że głodują, a nie na zasadzie, że już padły z głodu i koniec, tak? Czysta woda, napij się jeszcze trochę. Zagłodzona. Nie no, to rzuć tę paszę. Będziemy mieli dużo jej, dość, po dzisiejszym spotkaniu. Wrzuć w zapasie, tak? Chociaż fajnie by było... A, wrzuć w zapasie. Zobaczymy, jak ten zapas wygląda. Czy faktycznie to działa. Tak, tutaj były podpowiedzi. Ty idź wypocznij. W sumie fajnie z tymi drzwiami wyszło, także i załatwiliśmy handlarkę, ale też i tak wydaje się, że korzystnie tam... Najedzona, ale nie widzę paska w nadwyżce. Chyba, że no akurat to wszystko na styk tak wystarczyło. To trochę... Trochę się martwię o to, że za dużo im daliśmy. Stół, zrób tutaj jeszcze dla kurczaków. Też wrzucimy podwójną porcję. Ile mamy włókien? 4 włókna. Kurczę, no może to właśnie jest odpowiedź, dlaczego te włókna są tak ważne. Kolego, a ty... Ty co tak oka nie zmrużyłeś? Bastian, co tu mamy? Bitwa... 41. Bitwa za 3 dni. Zbuduj sobie łóżko, albo niech ci Bertrand zbuduje łóżko. Nie wiem, jak nasze A nie, Bertrand, wracaj! Ty jeszcze nie skończyłeś paszy dla świń robić. To zbuduj sobie te łóżko. To chyba tu może, w dążonie, tak? Wybuduje, pójdzie spać. No chyba nie... On rzeczywiście się tam męczył bardziej niż pozostali. To jest smutna wiadomość.
Bertram, weź tam ogarnij temat tutaj. Szkoda, że kurki tylko jedne jajka nam rzuciły, ale... Głodne. No i teraz nie wiem, czy dawać im w zapasie, czy jednak tak, żeby było... Bo będą najedzone. Chyba, że więcej jaj by rzucały, tak. W zamian za to. Nakarm. Bertram, przygotuj... Weź tutaj deszczówkę. Przygotuj posiłki. Kurczę, jest tyle rzeczy do zrobienia jeszcze, a zastanawiam się nad... Czemu tutaj... grządki nie dorobiliśmy? W końcu byłem przekonany, że wybraliśmy. Tylko nie wiem, czy czas nam nie uciekł. Mam nadzieję, że nic nie przepadło w takim razie. Ty, Galwik, idź tutaj. Przygotować nam bajery. A to chyba rzeczywiście... Chociaż nie wiem, jak ten piec, jaką prędkość ma. Ciężko to wszystko jeszcze tutaj porównać. Ale mamy to. Weź wszystko. No bez szału tam niestety. Tu weź wszystko. To jest szaleństwo. Dążon. Wybuduj łóżko. Okej, wydaje się, że dwa łóżka, no to max, jaki będzie nam potrzebny, żeby właśnie w takich chwilach, jak mamy tutaj teraz, coś to zdziałać dobrego. No na suszarkę ładujemy standardowo włókna. Mając je, to możemy też wprowadzać nieco ciekawsze pomysły w życie. Można by było zdjąć te warzywka i je tutaj przerobić teraz na posiłki. Chociaż mamy, o nie wiedziałem, że taka nadwyżka jajek tu się szykuje. Więc wykorzystajmy ją. Tym bardziej jakby się miało jakieś zepsuć, to szkoda by była wielka. No już chyba zwierzęta nie głodują, no. Nie oszukiwać. I nie dostarczymy rannym żołnierzom bandaży, bo nie mamy rannych żołnierzy. To jest status, no musimy się z nim pogodzić już na stałe. Nie wiedzieć czemu. Chyba tak nam tu zostanie. Dwie sztuki narzędzi. Zastanawiam się nad tym ogródkiem, czy warto stawiać jeszcze jeden. Tak, to trochę drobiazgów. No ale warto wytworzyć narzędzia. Może zabierzmy się też za potrzeby naszych obrońców, bo 3 dni potrafi szybko minąć. Zapomnimy o tym i tyle, co z tego wyjdzie. Kocze Galwik... Galwik. Flint, odciągnąłby cię od tej roboty, ale no... Cóż zrobić? Mamy włókna, mamy podarte ubranko. Wrócimy. Tutaj zaraz dojdą do siebie. Nasza koleżanka, no niech jeszcze jej się status poprawi, bo tak sobie myślę, że już nie będziemy przecież... Nie będziemy przecież nią się wybierać na kolejną noc. Więc może tak zostać. 2 sztuki narzędzi. Wiązka strzał. My mamy tam jakiś zapas strzał. Jakbyśmy mieli łuk, to może coś by jeszcze dało radę tu zdziałać. Ale póki pamiętam, pochodnia, tak? Też miała gdzieś się tam przewinąć, no. Liczyłem, że to mięso będzie jednak szybciej wypadać. A cóż zrobić? Wytwarza. Tu zaraz kolejne będą włókna do zebrania. I tak no na 2 osoby to ten dzień naprawdę mija szybko. Tu się zajrzy, tam się zajrzy, tu już kolejne jaja nam wpadają. Nic więcej włókien. Tak zakładałem, że najważniejszym surowcem będzie drewno, te drobiazgi. Ja mam wrażenie, że włókna praktycznie na każdym kroku... No, nam się przydają tu jakieś narzędzie, tam ubrania dla naszych obrońców, bandaże i tak dalej. Dobra, mamy posiłki, w sumie to mogę zjeść sobie tu po drodze. Teraz ty jesz, ty skocz może tutaj, kusi mnie, żeby zrobić, a nie, nie mamy narzędzi. Kusi mnie, żeby zrobić jeszcze jeden ogródek. No 3 ogródki wydają się być taką wystarczającą opcją. Ten garnek mamy do odbioru też, więc jakby mieć więcej tkanin, to odbierz od razu garnek. Jakby mieć więcej tkanin, chociaż one były pieruńsko drogie, bo znowu włókna też i tam były potrzebne. Zobaczmy. Co to się robiło? Ile to koszt? Tu też tkanina. Ale no chyba niepotrzebne. Lepsze mamy dostęp do fajnych tam drogich rzeczy. Jakby mieć więcej tkanin, moglibyśmy ten kolektor na deszczówkę przygotować lepszy. Dobra, Flint. Zaczynam się trochę zaczynam panikować, że nie wykorzystuję idealnie czasu, jaki tu dostaliśmy od gry. Coś jeszcze by można było zrobić. Dalej słabo to wygląda. Dajmy im posiłki od razu, jak już idziemy odwiedzić. Tyle posiłków. Lepiej, żeby oni się najedli, niż nam by się miało zepsuć. Choć nie ukrywam, że te posiłki, no żarłoki kurczę, żarłoki. Całkiem sporo tego jedzą. Więcej niż nasze zwierzątka. A, i cegły możemy im podrzucić. Ile? Max 10. Po to też je ogarnęliśmy. No to powoli, powoli to będzie zbliżało się do takiej bezpiecznej strefy. Jakby załatwić im jeszcze łuk. Jeszcze topór.
Zbroja jako taka nie dodaje punktów w walce. Zastanawiam się, czy jest to duża różnica między lekkim pancerzem a tym mocnym. Może ten mocny po prostu się nie psuje, a ten lekki musimy naprawiać. Co atak, bo to trochę takim czymś nam tutaj pachnie. 6 walczy, 7 zbrojek. Jeszcze można by było jakąś broń wytworzyć. Może właśnie jeszcze jeden łuk i 2 strzały i już byśmy mieli przewagę. Więc o to tu zadbamy. Wyślij flint to do nich. Zobaczmy. Ulepszenie warsztatu. No tutaj ten miecz. Może miecz byłby też dużo, dużo mocniejszy. Tam gdzieś jest jeden do naprawy jeszcze, do załatwienia. I zbrojownia. A zbrojownia by wymagała od nas tutaj mieczyki, jakbyśmy chcieli robić. Te zbroje też fajnie by było, chociaż każdemu strażnikowi, żeby miał swoją. Ale to trochę kosztuje. A może wytwórzmy 2 łuki. I żelazo przerobimy na strzały. Wydaje się, że to jest bardziej opłacalna opcja, jeżeli chcemy kontrolować to, jak przebiega bitwa. Tak? Bo łatwiej nam później wytworzyć strzały i dodać więcej punktów, niż cały czas te topory pilnować. Chociaż te topory są też fajne, bo mamy na stałe punkty przypisane. Ale jak będziemy mieli 3 łuki. To już coś powinno z tego być. O ile wytworzymy dla wszystkich strzały, bo później te strzały, no to też trochę kosztują. Dobra, narzędzia razy 2, żeby ten ogródek się u nas pojawił. Jedzonko mamy. Mięsko mam nadzieję, że też przetrwa, chociaż możemy z jajami jeszcze jeden posiłek wytworzyć. O kurcze, no to jest co tutaj zdziałać. Mieliśmy ten ogródek postawić i jakoś średnio wyszło. Fajnie, bo też jesteśmy po przeszpiegach. Można by było trochę drobiazgów. Jak będziemy mieli ogródek, to już chyba do niczego innego nam się nie przydadzą. Możemy je wykorzystać też do przetopienia, tak, tutaj w piecu. Chociaż też nam się nie spieszy jakoś z tymi sztabami wyjątkowo mocno. Na ten moment wszystko działa tak, jak powinno. Więc chyba powinniśmy być zadowoleni. Co ty tam tak długo? Te łuki, serio tak długo się robi? Oszukujesz, kurczę. Areczku, nie będzie spania w nocy, jak tego nie skończysz. Zrobiłbym jeszcze posiłek. Nie. Jaki najwyższy czas? Oszalałeś chyba. Oszalałeś. Żaden najwyższy czas. Zrobiłbym posiłek z tych świeżych rzeczy, żeby czasem one nam nie przepadły, bo to byłby wielki ból. Zakładam, że takie gotowe jedzenie przetrwa do jutra, tak samo jak te jaja przetrwają. No i jest klawo. No, mogły być już warzywka, chociaż tych też tak mamy. Tak dużo tych ogródków ziołowych, że liczę, iż damy radę bez tego. Czy coś miałem na noc zabrać, przygotować? Pochodnia jest, więc tam jak będziemy sobie dzisiaj biegać, to przepalimy przejście. Możemy jeszcze jedno pochodnie zrobić na wszelki wypadek, jakby się okazało, że o czymś zapomniałem. Ale chyba zrobiliśmy ją na początku, tak? To jest właśnie chwała, że nie wypadło z głowy. Okej, mamy. Teraz tak, ty jesteś dalej wyczerpany. A, bo on się chyba nie położył w tym łóżku, które sobie zrobił. Świetnie. Poważnie zmęczony. To nie, ty śpi na ziemi, szabruj w mieście. Czyli gra automatycznie też całkiem nieźle rozdaje nam te wszystkie rzeczy. To nic nie bierzemy ze sobą. Ciekawe, czy jakby zabrać łuki, strzały, czy moglibyśmy do strażników tak tam ich denerwować. A nie, pochodnie mieliśmy zabrać. Szabruj. Już zawsze mnie boli, bo może warto mieć pochodnie w zapasie, najwyżej zostawić sobie ją gdzieś po drodze, bo nie wiemy, jaki event nam gdzieś tam po drodze, znaczy, jaki event nam tam jeszcze może wskoczyć. Tutaj jest ten kluczyk. Nie no, nie bierzemy go ze sobą, zobaczymy, gdzie ewentualnie klucze są potrzebne. Wydaje mi się mocno, że to może być do tego tam zakonu, czy zwał jak zwał. Gorzej, jak tutaj odblokujemy przejścia, tak naprawdę nic nie warte. Ciekawe, czy sam strażnik zauważy, że o, spaliliście te trupy w końcu. Ciekawe, kto to zrobił, tak. Coś przydatnego, na to liczę. Tryta przydatna, ale nie, no całkiem niezła. Prawda, nie wiem, jak to się przelicza w stosunku do tego, co wydaliśmy na pochodnie, ale chyba się opłacało. Tu mamy kolejne drobiazgi. No niestety kolega nie jest mistrzem handlu, ale możemy zajrzeć do naszej handlarki i zobaczyć, czy za te kosztowności... O! To było ryzykowne. Czy za te kosztowności nie zaoferowałaby nam tych tam pozostałych drobiazgów?
tam też był niedokończony z nimi temat. I czy ona na przykład, pojawiają się jej nowe towary w międzyczasie, czy niestety, jak już coś raz kupimy, pohandlujmy. Tak, jak już coś raz kupimy, to niestety to już nie wraca. Więc możemy wziąć to, a tego nie chcesz, materiałów nie chcę. Weźmiemy materiały, no wątpię, żeby udało nam się wziąć mięso. Stać się na więcej. Suszone mięso, tylko że suszone mięso, to byśmy musieli jeszcze jej dać drewno. O! Widzę, że to dobra, to jest uczciwa cena, bo dużo suszonego mięsa chyba ostatnio... Albo je podniosłem. Kurczę, chyba je podniosłem. Dobra, jakoś się znajdzie, może opchniemy w drodze powrotnej. No nic innego nie ma takiego dla nas wartościowego. Cegły szkoda nosić. Suszone mięso jeszcze mam nadzieję, że rzeczywiście nie zabrałem ostatnio, ale to było 15 minut temu. Można zapomnieć. No to, co się dowiedzieliśmy też, że już niestety pewne towary do nas nie wracają, tak? Jeżeli raz coś zakupiliśmy, to handlarka nie chodzi dorzucić coś więcej, tylko już musimy pogodzić się z tym, że... A nie, może jednak nie podnieśliśmy tego suszonego mięsa? Musimy pogodzić się z tym, że... Nie będzie sensu do niej wracać. Tu było jeszcze zamknięte, spalone przejście. Kurczę, a może my to mieliśmy spalić, tak? To wygląda całkiem nieźle na mapie. Jakieś ogródki działkowe. Czyli kolejna pochodnia. No to jest to, co mówiłem, że tych pochodni może... Opłaca się tak zabierać zapas, bo nigdy nie wiadomo, co nas spotka jeszcze danej nocy. A nuż coś dobrego. Będzie można ją wykorzystać. Brudną wodę możemy wziąć, tym bardziej, że gdzieś tam działeczka chodzi po głowie. Włókno, ok. No i zobaczmy, co tu odblokowaliśmy, tylko żeby nie wpaść na kolejne problemy. O kurcze! To jest jakiś event. Gorzej, jak to tu właśnie klucz jest potrzebny. Podoba mi się. Uszkodzony topór chyba jest wart grzechu. Przed tobą wyrastają stare, spróchniałe odrzewia. Przypominasz sobie, jak przez mgłę, że za nimi kryje się niewielki dziedziniec, z którego po skach można dostać się do doków. Byłby to z pewnością bardzo wygodny skrót podczas nocnych wypraw, gdyby nie to, że drzwi są zamknięte od środka na skobel. Bywasz własnym ciałem? Wymaga topora, przerąb drzwi. Boję się, że nasze własne ciało... Nasze własne ciało może na tym ucierpieć, ale to zabandażujemy je. Gorzej, że jak straże się zejdą. Bierzesz krok w tył i szukujesz się, by wyważyć drzwi. Spoglądasz na ciemne drewno, cofasz się jeszcze jeden krok, na wszelki wypadek ruszysz do przodu, uderzasz całym ciężarem i przelatujesz przez drzwi, a potem spadasz na dół przez dziurę w podłodze. Upadek boli, lecz zaraz dostrzegasz, jakie masz szczęście. To kolejna odnoga tunelu zamku. Udało ci się odkryć nie jeden, lecz dwa skróty. No dobra, jesteśmy lekko ranni, ale przynajmniej z toporem nie będziemy biegać. Wróć do zamku. O, jak dobrze. O, jak dobrze. Nie, no to chyba warta zamiana. Tam mamy jakieś bandaże czy coś, to się kolega... Chociaż on z tego to jest w stanie za dnia wyleżeć na spokojnie. O, o. Teraz tak, gdzie oni chodzą, co oni widzą? Coś jeszcze fajnie by było podnieść z tej podróży. Nie wiem, czy nie zostawiłem... Gorzej, że coś przy wejściu do zamku chyba było jeszcze fajnego. Zobaczmy, co to za kuń tutaj leży. Tam mieliśmy podnieść coś, ale... Stado niezwykle wyrośniętych i głodnych szczurów walczy ze sobą truchu martwego konia, które blokuje wąską drogę. Coraz więcej szczurów mija cię, by dołączyć do uczty. Koń zdechł niedawno. Niektóre części ciała pozostały nietknięte. Przepędź, tylko żeby się nie zarazić. Piski i syki narastają, gdy podchodzisz do truchu, a z początku szczury trzymają się na dystans, lecz w miarę jak wykrwawiasz nożem jadalne kawałki mięsa, a zbliżają się do ciebie coraz bardziej. Przestań i odejdź. Nie, no to mięso mamy, to bez sensu by było więcej walczyć. Zabierasz kawałek mięsa, które udało ci się odkroić i odchodzisz od ucztujących szczurów. Z pewnością niedługo niewiele pozostanie z truchła. Dwie sztuki mięsa jest ok, tylko ten... Znaczy my nie byliśmy tutaj od drugiej strony właśnie. Sobie teraz się zastanawiam, czy to nie nasze okolice. Jak ten strażnik w tym syfie tutaj chodził? Ale okej!
Chociaż nie, okej. Mamy szybki powrót do zamku, więc ewentualnie możemy jeszcze zobaczyć. Z czegoś nie mają tutaj na pomoście. Jedyny problem, żeby tego strażnika, jak będzie wracał, żeby na niego znów nie trafić. O, z tym suszonym mięsem. Kurczę, nie wiem, czy tam po drugiej stronie gdzieś nie zostawialiśmy jeszcze kawałka suszonego mięsa. Dobra, bo tu strażnik już dobrze jakby poszedł. Gorzej, jak on robi jakąś większą rundkę. Starta drewna nie potrzeba. Dobra, nie damy rady unieść więcej. Raz tak. Wracamy do zamku. Udało się. Udało się. Co ty tu masz w worku? Gdzieś tam mieliśmy chyba jeszcze jedno suszone mięso, może je zabrałem. Dużo mięcha znieśliśmy ogólnie, więc dobrze jakby jaja się pojawiły, ale czas wracać do zamku. Przede wszystkim cieszy ten skrót. Cieszy ten skrót. I kurczę, jeżeli dobrze kalkuluję, to mamy koniec odcinka. Ale to poszło, ale to poszło. Napisz się, chociaż nie, to i tak będziemy startować na nowo od zapisu. Mamy koniec odcinka, mamy wiele fajnych rzeczy do wytworzenia, do naprawienia, do rozdania, więc wydaje się, że kolejny bój też raczej przetrwamy. Możemy sobie spokojnie wytworzyć czy stworzyć nową działkę, stać nas na to. Będziemy kombinować też coś z tą wodą tutaj. Świnie szczęśliwe, kury szczęśliwe. No i my szczęśliwi. Wydaje się, że jeżeli nas nie zaskoczą czymś dziwnym, to jesteśmy na dobrej drodze, żeby ten bastion stał się prawdziwą utopią. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle. Trzymajcie się. Hej, hej.